Czekaj, teraz. No. To opowiadaj. Na co chciałeś? Pokaż. Dzień dobry. Witajcie, nie wiem o co chodzi. Dzień dobry. Dzisiaj będzie taki odcinek, taki ciekawy, bo w ogóle Maciek nie wie, o czym będzie ten odcinek. Ja wiem. Po prostu. A nie, no to tak się nie bawimy. Tak. I po prostu puszczę ci pewien filmik z mojej podróży motocyklem na Mazury. Okay, dobra. Przyszło mi to do głowy po tym, jak w tym roku Rajd Koguta kończy się mametę w Mrągowie. A w Mrągowie jest bardzo fajne muzeum. I mniej więcej właśnie pojechaliśmy na Mazury, pojechałem na Mazury motocyklem i też pozwiedzałem kilka muzeów. Zobacz, co tutaj mamy. Goś mnie zaskoczył, w ogóle nie wiem o co mu chodzi, ale dobra, niech mu będzie. Ja też go kiedyś zaskoczę i wtedy będzie miał przewalone. Pojechałem klasykiem BMW GSM 1150, no to już jest klasyk, no niby 2001 rok. Ale te motocykle też już tak idą w górę, że się w głowie nie mieści. Jeszcze niedawno można było kupić go za 10 tysięcy, a teraz już nawet 23-25 tysięcy. To przecież ponad 100%. Bo to są dobre rzeczy. Są dobre, niestety, stare rzeczy. Dokładnie. Tak. Można było spokojnie im przejechać cały świat. I powiem wam tak, Łukasz, nie wiem czy zamienił, czy nie zamienił motor na pięknego Astona Martina. No, właśnie. Bardzo ładny. Zobaczcie, Aston Martin. Jaki Aston Martin. No piękny jest, prawda? Ale to muzeum znajduje się zaraz obok Wilczego Szańca. Zaraz obok, to jest Muzeum Dywizjonu 303. To jest o tyle fajne muzeum, że tutaj macie przekrój wszystkiego. Macie samoloty, macie pojazdy bojowe. A to jest tematyka, że tak zapytam. Dobra, to jest tematyka tylko wojenna? Tak, to jest Dywizjon 303, czyli okay, ogólnie chodzi no o nasz dywizjon, wiadomo, legendarny dywizjon w Anglii. I teraz zobaczcie sobie do tych wszystkich pojazdów, które są otwarte. Wsiadałeś do samolotu. Można było wsiąść i tak samo wsiadałem do właśnie samolotu jednego. To było twoje zdjęcie. No ale zobaczcie, tutaj te, które są otoczone jakimiś linkami, ok, do nich nie podchodzimy, przyglądamy się im z daleka, ale wiele pojazdów tutaj jest pootwieranych i można sobie spokojnie wejść do środka, przymierzyć się i zobaczyć, jak to było kiedyś. No chociażby na przykład do tej Ternówki. Chciałbym powiedzieć, jaka to jest nazwa, że to pewnie to jest Jeep, ale ja się nie znam tych wojennych, wojskowych pojazdach. A to będzie traktor. Jest to traktor. To ja wiem. Bardzo dobrze, Macieju, to jest traktor. Widzisz, bez przygotowania się od razu wiem, że to jest traktor. Tak. I to jest traktor w barwach wojskowych. Takie tak. Kaki. Tak. Ale nie, generalnie, czyli to jest co, na świeżym powietrzu? Tak, to jest na świeżym powietrzu, choć i oprócz tego w tych namiotach, które gdzieś tam widzicie, tylko, o, zobaczcie, tutaj wszedłem sobie tak samo do samolotu, można tutaj zajrzeć do środka, jak ci piloci tu siedzieli, matko, ja bym zawału dostał, bym miał tym wlecieć w powietrze i lecieć, to przecież na pewno było trzęsące, głośne, tak samo jak tutaj. Przymierzyłem się naprawdę, uwierzcie mi, że nie zmieściłem się do tego samochodu, do tego pojazdu. Po prostu nie zmieściłem się do niego. Nie wiem, ile ci żołnierze mieli, ta szybka mała, no. ile mieli wzrostu, ale naprawdę tam ciasno. Tutaj przechodzimy właśnie do Mrągowa. Uczciwego, dużego Fiata. I zobaczcie, tu będzie właśnie meta Rajdu Koguta i warto zwiedzić to muzeum. Jest to bardzo duże muzeum, naprawdę ma bardzo dużo eksponatów, bardzo dużo. I to wojskowych, strażackich, policyjnych. I oprócz tego do tych pojazdów też w większości można wejść. Ale tutaj mamy, co to były, te stare armatki wodne, nie? Policyjne, milicyjne armatki wodne, nie? Tutaj na samym początku były, tutaj, no bo to Scotty tak, są, nie? Tak, Scott. Mhm. Tu tak samo, ja nie wiem, ci ludzie, jak oni tam wsiadali, przecież ja bym się tam połamał przy moim wzroście. Ja no dobra, bym połamał. Gorzej wchodził niż do jakiegoś... tam przy plus 40 na polu. No. A tu masz taki krazik na przykład. No to to już jest wygodne, to już jest duże, wygodne auto. Albo a Tatra do nas na zloty przyjeżdża, przyjeżdża chłopak, nie? Kamazem, tak? Nie Kamazem, nie Kamazem. On z Łazem? Ziłem. Może Ziłem? Pozdrawiamy serdecznie i w maju zapraszamy na kolejny zlot.
Zobaczcie, te samochody są naprawdę w fajnym stanie. Mało tego, przy tym muzeum jest remontownia tak samo. Czyli co, oni... Od razu mogą remontować te pojazdy. I mało tego, tymi eksponatami, które tu stoją, przypuszczam, że w jakimś tam procencie, bo wątpię, żeby wszystkie były w 100% tak sprawne, ale można się nimi przejechać. Czołgami, wszystkim. Normalnie, tak, wsiadasz tam i normalnie cię obwożą gdzieś po terenie. O, to ja bym się tam przejechał chętnie. No właśnie. Takim skotem. No zobaczcie, jakie to są pojazdy, ile to musiało... A to jest ten most, tak? To nie jest czasem most? Wiesz co, nie chcę się błaźnić, bo za chwileczkę nie, ktoś... Ja też nie wiem. Właśnie... Na pewno ktoś ogląda, który jest fachowcem. Może właśnie, jak ktoś wie, to weźcie, napiszcie, co to są za pojazdy, bo ja w zasadzie, tak jak mówię, no nie bardzo się znam, nie, mi się dobra, podobają. Mosty to by były takie... Tak, nie, wiesz, to jest jakiś... No ale generalnie wygląda to całkiem spoko. No patrz, jak fajnie. I mówię, tam można wejść. Ja to powtarzam, bo wiemy, że w większości muzeów nie dotykać, w trybkach, w ogóle z daleka, tak, lina tak. I pani gdzieś z boku, która patrzy tylko, żeby się dopierdzielić. I a tutaj po prostu... po łapach. Tak, ale tak samo przez to, że goście tam odkręcają, łamią, tak jak w muzeum u wujka Andrzeja. Kilka przypadków dewastacji było już, no tak? Było to, ale tutaj ciężko wziął, to zdewastować, przecież to jest ruskie gniocja, nie łamiocja, także tu prędzej sobie rękę w przegubie złamiesz, niż lusterko wyrwiesz, no. Więc to jest. A duże to jest? To jest kilka tych namiotów? Tak, to jest taka ściana trzech długich namiotów. Oprócz tego jeszcze jest na środku też taki wielki namiot, gdzie są jakieś pokazy dla dzieci, może jakieś szkolenia, lekcje pokazowe. O, tam widać, o właśnie, naprzeciwko nas taki wielki namiot i tam są stoliki, gdzie można sobie siąść, pewnie pogadać i pewnie właśnie porozmawiać na tematy wojenne. No tutaj mamy poczciwe stary pszczółki, jelcze. A to Praga chyba, nie? Praga to się nazywało, z tego co kojarzę. Nie pamiętam, ta ciężarówka. Nie, powiem ci szczerze, że no. Właśnie w tych samochodach takich jestem... No i ten kolega właśnie, patrz, takim zimem przyjeżdża, prawda? Tak, dokładnie. Tylko on ma coś tam z podwoziem, że ma od stara podwozie, coś tam jest delikatnie detailing tak, zrobiony. Jest coś tam zrobione. Ale patrzcie, jeździ on, tak. Powiem ci, że super ma tego ziła. No nie wiem jak wam, ale mi się mega podobają takie pojazdy. Naprawdę chciałbym się przejechać takim czymś. No myślę, że w Tyczynie teraz jak będzie zlot, to... No to może przyjedzie. Może przyjedzie. Zrobimy mu specjalną miejscówkę. 4 miejsca tak. Zostawimy. O, tutaj chyba IFA z tego co kojarzę. IFA, no. Także też bardzo sporo tych samochodów było w ogóle w Polsce, jeździło w tych pogotowiach elektrycznych, jakichś tak, prawda? Tak, było sporo tego. I to było, właśnie, one były zapożyczone z wojska, czy jak? Bo to były w tych kolorach takie, czy one po prostu nie, wychodziły? Myślę, że tak, że kupowali co było i tyle. No i w takich kolorach? No bo tych kolorów nie było. Nie ale było myślisz, że one były tak samo cywilne? Myślę, że to były tak jak Wołgi, czy Fordy też, że się da kupić w każdym kolorze, byleby był czarny. No, jak ta Nyska, no patrz. No, ale Nyski mieliśmy w różnych kolorach. Albo patrzcie, Buchanka. Ta Buchanka to jest taki stary pojazd, a on jest chyba nawet do dzisiaj tuczony cały czas, tylko ze zmienioną trochę deską rozdzielczą, coś tam porobili, żeby to wyglądało w miarę nowocześnie, no tak ale samo. Dalej to jest takie toporne, ruskie. No to tak, do dzisiaj tuką Volkswagena T1, nie? No albo, znaczy tego nie wiem, ale Ładę Niwę, nie? Prawda? Tych buchanek pełno było. Dzisiaj te buchanki naprawdę już patrzyłem sobie na internecie, bo chciałem sobie nawet taką kupić, tak dla fanu, ale już też cenowo idą w górę, także no, już chyba ten czas, kiedy można było kupić za rozsądne pieniądze, minął. Fajny kamperek by z tego był, nie? Zajebiste. Zresztą kilka kanałów jest na YouTubie właśnie ludzi, którzy mają te buchanki i tam nimi dosyć sprawnie podróżują. Wiem, że to wytniesz teraz, co powiem, ale to wytnij. Ale mów, nie musisz mówić głośno. Ja się nakręciłem strasznie, wiesz? Patrz, to nam pokazuje, że jesteśmy starzy, bo te samochody przecież niedawno jeszcze jeździły. Ja nie pamiętam. Aha, ty nie pamiętasz. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale taki Nissanek fajny, nie? Nie, ja powiem ci szczerze, że jedyne samochody policyjne, jakie pamiętam, to Golf 8. Golf 8. Nie pamiętam, żeby były takie samochody milicyjne, czy tam policyjne. Jestem młody. Aha, okej.
patrz, tam masz Aro. Tak samo one zniknęły w ogóle, nie? Ale, z ulic. No. Aro było w ogóle owiane taką tajemnicą, ten w ogóle przetarg był owiany jakąś tam dziwną tajemnicą, tam coś nie pykło. Coś się tam działo. Tak, coś było, ale... Tu już ostatni wypust Poloneza, już ta deska rozdzielcza okrągła, taka no, ach, och. Plusy, nie? Tak, no. Macie Skodę Octavię. Octavii też nie pamiętam. Nie pamiętam. Skoda Octavia, pierwsza Skoda Octavia, jaka była pierwsza z tych, oczywiście nie mówimy o tych starych Octaviach tam z lat 60-tych, 70-tych, kosztowała w salonie, nowa kosztowała 36-38 tysięcy. To weźcie sobie wyobraźcie, ile teraz kosztuje taki samochód, jak to wszystko poszło w górę. No, dobrze. Ja nie pamiętam Skody Octavii, serio. Naprawdę nie pamiętam. Nie, myślę, że to chodziło o województwa, że możliwe, że komendy policji jakieś tam przetargi robiły pod siebie, nie? Dokładnie, bo jeżeli chodzi o Skodę Octavię, to nie pamiętam, żeby na przykład po Rzeszowie jeździła Octavia. Ale na Mazurach widocznie jeździła. Na Mazurach to widzę, że dużo jeździło, dużo starów, wielczów. Tak, zobaczcie, tam nawet samolot stoi. Jakieś przyczepy z jakimiś pociskami i tak samo tam dalej też stał czołg, którym można było się przejechać, Rudy. No i co, jeździłeś tym czołgiem? No nie jeździłem, bo szczerze jakoś tak, nie wiem, no chyba nie czułbym fanu tak bardzo jak z jazdą ciężarówką. No dobra, tak, wygrałeś, okej. Okay. A tu kabriolety, patrz, no widzisz, Polacy robili kabriolety. I to nie byle jakie. Proszę. Mogłyby. Ten to dopiero by był kamper. Nie? No. Spalanie, popatrz, wiesz, popatrz, tak 80 na 100. Na biegu jałowym. Ekonomiczna, ekologiczna jazda. Nie, ja z tego powiem ci, że goście w maskach. No cóż. I tu mamy co? Mamy znowu Poloneza. Tak, mamy Poloneza, a przechodzimy teraz już do straży pożarnych. Zobaczcie, tutaj mamy Poloneza, mamy Żuczka, bardzo dużo tych Żuków ochotnicze straże pożarne sprzedawały. Ale jeżeli chodzi o takie pojazdy właśnie ratownictwa, to jeżeli nie mrągowo, to możecie się wybrać do chłopaków do Przemyśla. W Przemyślu powiększa im się też ta kolekcja i w ich imieniu zapraszamy, zaglądnijcie właśnie do Przemyśla. To jest Star 25, widzisz? Znam się. Ale Łukasz, jaki to był Star? To jest Star 25. To jest... Tak, tak wygląda. Tak, to jest właśnie Star 25. Miałem inny obraz sytuacji, jak to Ale wyglądało. Jeszcze taka ciekawostka, że mój dziadek był kierowcą właśnie wozu bojowego, straży pożarnej i właśnie takim jeździł, takim starym jelczem. Ja pamiętam, jak dzisiaj byłem dzieckiem i jeździłem z nim. Kurczę. Twój dziadek pewnie jeździł takim czołgiem, bo jesteś starszy ode mnie pewnie. Mój dziadek dałby mi psa. Czytując klasyka. Ale patrz, jaka salonka. Wchodzisz do takiego czołgu i patrz, jaka salonka. Jakie wygody tam są. Jakieś odełka z metalu. Powiem ci, że same wygody. Bałbym się zasnąć i szybko wstać. No, ciekawe, ile razy tam przekleństw, bo tam bez kasku się nie dało jeździć chyba, bo to od razu trepanacja czaszki by była przy każdym skręcie. Powiem ci, a to jest Jelcz, widzisz? O, poznałem. I Star 25 znowu. No, powiem ci, Łukasz. I patrz, tutaj masz klapę w kolorze nadwozia. Ale kurde, te samochody są takie w spokojnym, 29, nawet tego nie w fajnym stanie. Tak, no bo patrz, one zostały jakoś nawet nie zazumowane, tylko jakoś wzięte z tych OSP, w których jeździły jeszcze do pewnie do lat 2000, gdzieś tam w jakichś Bieszczadach czy coś takiego. Wymiana na nowsze samochody i te, które one jeździły faktycznie. No ale pamiętaj, że straże pożarne przede wszystkim, one nigdy nie stały na zewnątrz, tylko zawsze w remizach strażackich, więc to tak samo robiło robotę, że na nie nie kapało. Po drugie, te pierwsze straże pożarne, one miały benzynowe silniki tak samo najczęściej, bo w zimę przecież nie mógł nie zapalić, a ropa nie było wtedy ropy zimowej i tam nie palili ognisk pod tymi samochodami. Tak, także najczęściej te samochody były benzyniakami, benzynowe silniki miały i te samochody teraz wyszły z tej remizji ciepłej i teraz są w muzeum też zadaszonym. Ja przypuszczam, że na zimę też są tutaj nawet jakieś linki widać pod tymi namiotami, że pewnie też jakieś plandeki albo coś. Tak. No. Także one naprawdę mają bardzo fajne warunki. Tak. Zresztą wiemy, że te wszystkie straże pożarne to są chyba najbardziej pielęgnowane auta ze wszystkich tam, bo trzeba się pokazać na jakimś festynie czy coś takiego, strażacy przyjeżdżają, te samochody zawsze lśnią. Ale wojskowe, to wiadomo, że one poligony, krzaki, wszystko. Nie? Ale też zwłaszcza na jedną rzecz jeszcze, że po każdej, tak naprawdę po każdej akcji oni czyszczą, oni to zwijają, myją wszystko, żeby na to auto było przygotowane i nic, żeby się z nim nie stało, bo musi być gotowe na następne coś. Nie? Tak,
No i widzisz, ile tych detalik pojazdów? Tam był tak. Co chwilę. I zobaczysz, tam z tyłu stoją w ogóle, tu jest pełno tego. A ja mówię, obok jest fajnie, bo jest remontownia. Też można tam, oczywiście nie wiem, czy wolno, ale ja tam zerknąłem sobie przez drzwi garażowe, jak tam naprawiają te pojazdy, jak tam dopieszczają. Naprawdę fajny widok. To są auta. I to są auta. Wygodne, wielkie krasy. Wygodne. A nie jakieś takie. Myślisz, że w nim było wygodnie? Wiesz, serio? Ja rozmawiałem ze swoim kuzynem, który w wojsku akurat jeździł krasem i mówił, że to było nie do porównania, jeśli chodzi o to, a na przykład jakieś jelcze polskie, jakieś pszczółki. Że to w ogóle się nie było co porównywać, że kras był o wiele fajniejszy. Oczywiście to może być subiektywne zdanie, ja się opieram tylko na tej opinii. Okej, dobrze. No to niech tak będzie. I tego się trzyma. I tego będziemy się trzymać, tej wersji będziemy się trzymać. Zresztą fajnie tak jazda, nie? I tak widzisz taką maskę wielką i taki ryk silnika i w ogóle. To naprawdę musi być coś. I takie koła i tam cię nie obchodzi, że nie zaparkujesz albo linia. Nieważne w zasadzie. Linie? Czy to jakieś, linie? Tam był jakiś golf? Jakie parkowanie między liniami. No albo tutaj patrz, jakie gniocja, nie łamiocja. To po prostu są, to są pojazdy, które one po prostu przeżyją wszystko. Wszystko. I jak kiedyś obcy zatakują nasz kraj, nasze państwo, naszą ziemię, to te samochody pojadą, a inne pewnie tam wypalą się, te elektronika, te moduły, a być tu ktoś podejdzie i odpali. Prawdopodobnie uszkodzony został moduł sterowania modułu B. Tak, i tyle. A tutaj no nie. No. Także no, taka była wycieczka. Całkiem do Mrągowo. Ja bardzo polecam, więc jak już będziecie na tym rajdzie koguta i skończycie w Mrągowie, to koniecznie odwiedźcie te miejsce. Szczególnie, że to muzeum no, nie jest tak bardzo reklamowane, jak na przykład Muzeum w Oławie, czy dawne lata, prawda? Słyszałeś o tym muzeum w Mrągowie? Nie. No właśnie. Szczerze, nie. A widzisz, że tych eksponatów jest tyle, że naprawdę tam szkoda, jest wejść jest i z dwie godziny pochodzić, poglądać i naprawdę... Kiedyś zrobimy wycieczkę oldtimerami do Mrągowa. Byliśmy. Możemy na Mazury jechać. Byliśmy ogólnie w Budapeszcie, byliśmy na Słowacji. To czemu nie pojechać do Mrągowa? Na Mazury. Na przykład. Na Mazury. Na Mazury. No, także dokładnie. Dajcie znać, czy Wam się podobał taki odcinek, gdzie pokazujemy muzeum w ten sposób. Tak, w Mrągowie. Tak, pokazujemy. On się przygotował, wszystko ładnie, pięknie. A ty miałeś niespodziankę, ale patrz, rozmawiałeś cały czas, no widzisz? Rozmawiałem, oczywiście, że rozmawiałem. Nawet wiem teraz, jak wygląda Star 25. Star 25. Wiedziałem, jak wygląda. Udawałem. Nie wiedziałem. Dobra, na razie trzymajcie się. Do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiamy.